Kolejny projekt uchwały Komisji Architektury w sprawie opinii ustalenia budżetnej pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 20 w rejestrze Krowodza, budową zjazdu z działki nr 715-4 Krowodza na działce nr 20 w rejestrze Krowodza przy ulicy Rozwera Krakowie. Paragraf 1. Rada Dzielnicy 5 Krowodza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową w parterze z infrastrukturą techniczną na działce nr 20 objęty 4 Krowodza, budową zjazdu z działki 715-9 objęty 4 Krowodza na działkę nr 20 objęty 4 Krowodza przy ulicy Kordera w Krakowie. W związku z niedostosowaniem walorów estetycznych elewacji budynku do jego ekspansywnej lokalizacji w sąsiedztwie parku Menówka Kłodzka. Rada Dzielnicy proponuje zwrócić się o poradę do głównego architekta miasta oraz głównego plastyka miasta Krakowa. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tam miała być eksponowany. Eksponowany, tak. Tutaj. A nie ekspansywny, tylko eksponowany. Tak, tak, tak. No jest to w pewnym sensie ekspansywne takie wchodzenie. To też, ale chodzi o eksponowanie. Można o poradę, tak, tylko może... O opinię. Do głównego architekta miasta. No mieliśmy zastrzeżenia co do tej elewacji bocznej. Ona tak no, czy ona jest taka wyszukana, czy ona jest taka... Ona wchodzi na to boisko szkoły podstawowej. To jest boisko po prawej stronie. Kujawsko mamy po lewej, tak? Rzeczna. Natomiast to po prawej, co widzimy, ten parkan, to jest już... Myśmy kiedyś, jak pamiętam, w poprzednich kadencjach opiniowali, tam człowiek chciał budować taką tarasowe zejście do tego dekretu, tak jak jest to boisko szkolne. Zupełnie inaczej to wyglądało. No a tutaj, no ja wiem, to jest rzecz indywidualna. No, bardzo brzydki. No, mi się wydaje, że Kraków zasługuje na coś lepszego niż takie jakieś takie To nawiązanie, no brak tu nawiązania do kontekstu. Ta kamienica przed Wąglem, która jest po lewej stronie, ma się nijak do tego nowego. Przede wszystkim pani przewodnicząca zwróciła uwagę komisji, że to jednak no zwykle się do walorów estetycznych nie odnosimy, ale jednak w takim eksponowanym miejscu warto by było, żeby jednak inwestor jednak powalczył z materią, żeby to no jednak lepiej wyglądało. Oczywiście no wiadomo, że o wózkach trudno jest dyskutować, niemniej jednak... To warunki, że się ma. Także... Może dla porządku też przegłosujmy te dwie poprawki dotyczące można eksponowanej lokalizacji i zwrócić się o opinię. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie poprawka została przyjęta. Kto z Państwa jest za przyjęciem całego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że przy 15 głosach za, jednym wstrzymującym, uchwała została przyjęta.